Moi drodzy, kazano mi mówić na temat powtórnego przyjścia Pana Jezusa, co jest sprawą z jednej strony bardzo prostą, z drugiej strony bardzo trudną. Ponieważ kiedy się mówi do zboru, który wszystko wie na ten temat właściwie i nie sposób go niczym zachwycić, no to o czym mówić, prawda? O czym mówić? No więc tak, jesteście zorientowani co do terminu, prawda? Kiedy Pan Jezus przychodzi? Wkrótce, to no oczywiście. Wiecie, jak będzie przychodził, z kim będzie przychodził, prawda? Co się będzie działo? Znamy całą sekwencję zdarzeń poprzedzających przyjście, prawda? Ogłoszenie Ewangelii, stopniowo narastający ucisk, głośne wołanie, prawda? Potem dekret niedzielny, potem to prześladowanie jeszcze się będzie nasilało, prawda? I tak dalej. Potem plagi, dekret sobotni. No, wszystko mamy rozpracowane. Widzieliście tutaj na pewno dziesiątki różnych diagramów, które to w szczegółach wszystko jest tam rozpracowane. Ale wiecie co, ja to dzisiaj chciałbym troszkę o innej sprawie, ale właśnie związanej z tym, że jesteśmy rok bliżej Pana. To jest naprawdę dobra nowina, pocieszająca nowina. W tym całym bałaganie, jaki jest na świecie, na to bardzo łagodne słowo, bardzo łagodne, bałagan. I w tym bałaganie, który narasta, prawda, eskalacja jest coraz to potężniejsza, coraz szybsza, coraz szybsza. Wśród tego wszystkiego my marzymy wciąż o tym idealnym świecie, który ma nastać wtedy, kiedy Pan Jezus powróci. To dla nas skończy się problem grzechu. Ale z drugiej strony widzimy w tym świecie ludzi, widzimy ugrupowania, które starają się nam obiecać dokładnie to samo, co obiecuje Jezus. A więc ludzie mówią tak, mamy odpowiednie technologie, jesteśmy w stanie was odmłodzić. Mamy odpowiednie technologie, jesteśmy w stanie zapewnić wam nieśmiertelność. Mamy wszystko to, co trzeba, żeby każdemu zapewnić dobrobyt. Ludzie oficjalnie o tym mówią, prawda? Jak sięgniecie do idei transhumanizmu, to tam to wszystko jest zapisane. Czyli Boży projekt z jednym tylko zastrzeżeniem. Bez Boga. My zrobimy to sami, mówią dzisiaj ludzie. My jesteśmy w stanie to zrobić. I te szalone pomysły, których skutków zaczynamy doświadczać, a to dopiero początek boleści, te szalone pomysły ulęgły się w głowie niektórych i zostały rozpropagowane o choćby w takich strukturach jak Unia Europejska i tam inne rzeczy, prawda? Widzimy, ludzie chcą uszczęśliwić nas na siłę, prawda? Chcą zagospodarować naszą rzeczywistość tak, aby wszyscy byli szczęśliwi według jednego modelu. No nie wiem jak wy, ja na to mówię nie, zdecydowanie. Ja się na coś takiego nie godzę. Ja godzę się tylko na to, żeby mi Bóg zagospodarował moją przestrzeń życiową, a całej reszcie wara od tego. No ale to mniejsza o to. Przypomina mi się taka wypowiedź jednej z bohaterek pewnego filmu, która po wyjściu z kąpieli w oceanie wyciera się i mówi tak, gdybym mogła mieć wszystko, to by mi prawie wystarczyło. Myślę, że to jest bardzo dobre spuentowanie tego, jaki dzisiaj jest świat, do czego dąży, co ma na myśli. Moi drodzy, jesteśmy o rok bliżej spotkania z Panem. Chwała Bogu za to, żeśmy to mogli przeżyć, że możemy doczekać, widzieć, jak się realizują na naszych oczach te rzeczy, które są w Biblii zapowiedziane. A więc jesteśmy o rok bliżej spotkania z Panem. Ale dzisiejsze pytanie brzmi, czy jesteśmy o rok bliżej Niego? I myślę, że naprawdę, jako Adwentyści Dnia Siódmego, jako lud Boży powołany do szczególnego celu w tym ostatnim czasie przed powtórnym przyjściem Zbawiciela, to my powinniśmy się szczególnie zastanowić właśnie nad tą kwestią, czy my naprawdę jesteśmy bliżej Jezusa, czy tylko o rok bliżej spotkania z Nim. Słuchałem kiedyś w radio takiej audycji,
w której uczestniczyły żony marynarzy. No, ci ludzie wypływali tam w dalekie rejsy, czasem półroczne, 9 miesięcy, ponad rok trwające. No, wiadomo, ciężki los takich biednych kobiet. No i dziennikarz tam starał się dociec, co sprawia największą trudność i tak dalej. A one mówią, że nawet ten czas oczekiwania nie jest jeszcze najgorszy, że one przywykły, to jest do zniesienia, że trzeba samemu sobie radzić, tam dzieci odwozić, przywozić, nauka i tak dalej. Ale mówią, najgorsza jest chwila, kiedy oni wracają, to znaczy mężowie. No jak to? No to chyba jest radość. Nie, no radość jest, oczywiście, radość jest wielka. Nawet drugi dzień to też i nawet trzeci dzień jest ta radość. Ale potem, jak ten chłop zaczyna w domu rządzić, to mówi jedna i druga z tych respondentek, to mówią, to my czujemy, że mamy w domu obcych ludzi. I oni nam zaczynają rzeczywistość ustawiać po swojemu. Mówią, to jest bardzo trudne do zniesienia, że się trzeba na nowo przyzwyczajać do swojego męża, do tego, że on ma też jakieś tam ulubione rzeczy i że całą tę przestrzeń domową on organizuje po swojemu. Mówią, to są najtrudniejsze chwile, nie tyle czas oczekiwania. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ, moi drodzy, kiedy patrzymy na Boże działania, otwieramy Biblię i patrzymy na Boże działania w życiu różnych ludzi, to widzimy, że Bóg wtrąca się i to bardzo wyraźnie w życie człowieka. I Bóg chce człowiekowi to jego życie ustawić po swojemu. A więc mówi mu, co ma jeść, a czego nie ma jeść, prawda? Z kim się przyjaźnić, z kim się nie przyjaźnić. Co robić, jak spędzać wolny czas i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę w każdy aspekt naszej rzeczywistości Bóg się wtrąca i mówi, słuchaj dziecko, dla ciebie najkorzystniejsze będzie, jeśli ty to zrobisz tak, 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 tak. I moi drodzy, kiedy my pójdziemy do tego nowego świata, do tego nowego życia, to będzie dokładnie tak. To będziemy zaproszeni do życia zgodnie z tym, co Bóg podyktuje, co On powie, jak ma to wyglądać. Zastanawialiście się nad tym, czy nam to będzie odpowiadało? Czy naprawdę będziemy tym zachwyceni? Jesteśmy zmęczeni łajdactwami tego świata, na pewno. Jestem przekonany, że gdybym zrobił teraz ankietę tutaj wśród was, to wszyscy powiedzielibyśmy, tak, mamy dość, naprawdę mamy dość tego, co się dzieje wokół nas. Jest to obrzydliwe po prostu. Ale dzisiaj pytanie jest inne. Czy my jesteśmy równie mocno, jak zdegustowani tą obrzydliwością świata, czy równie mocno jesteśmy stęsknieni za czystością tego nowego świata? Ja wiem, co mi powiecie. Będziemy mieli inne natury. To już będzie inna sprawa. Na pewno. Na pewno tak. Na pewno tak. Na pewno łatwiej będzie wtedy żyć z tą nową czystością. Ale moi drodzy, czy dzisiaj my chcemy naprawdę spotkania z Jezusem, czy tylko spotkania z Jego prezentami? To jest tak jak z ciocią, prawda? Przyjeżdża z zagranicy długo niewidziana ciocia, no i dzieciaki czekają. No powiedzmy, dorośli czekają na ciocię, a dzieci czekają na prezenty. Ale to jest do wybaczenia, prawda? To jest zupełnie naturalne. Ale z chwilą, kiedy my mówimy, że czekamy na Jezusa, co Piotr? Nie zgadza się. Z chwilą, kiedy my mówimy, że czekamy na Pana Jezusa, to naprawdę powinniśmy się zastanowić, tak naprawdę na co czekamy. Czy na rzeczywiste spotkanie i życie z Nim, czy tylko na odizolowanie od tego całego zła, które nam naprawdę bardzo doskwiera. No cóż, to można jeszcze inaczej zapytać wobec tego. Czy chcemy tylko odizolowania od bólu, czy chcemy zdrowia? Bo jeśli chcemy tylko odizolowania od bólu, to jest stosunkowo łatwo zrobić. No, pacjent, ostre zapalenie wyrostka zrobaczywiałego, prawda?
No i teraz tak, możemy albo wkroczyć zdecydowanie i jeszcze mu dodać trochę bólu i wyrżnąć ten wyrostek, albo mu go nafaszerować środkami przeciwbólowymi. Prawda? Tylko jedno tylko postępowanie ma sens, drugie jest bezsensowne, chociaż z pozoru powoduje uwolnienie. Uwolnienie, więc na co my czekamy, kiedy mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa? Czy chcemy rzeczywiście spotkać się z Nim i żyć zgodnie z Jego modłą? Czy też my chcemy naprawdę tylko tych prezentów w postaci uwolnienia od bólu? Jeśli chodzi o uwolnienie od bólu, to jest dobra nowina. Od większości utrapień można się dzisiaj uwolnić. Proste przykłady. Każdy może zostać uwolniony od poniewierania żony. Każdy. Absolutnie. I jeśli ktoś nie wierzy, niech porozmawia ze mną potem. To nie znaczy, że ja mam doświadczenie w tym względzie. Nie. Ale możecie zapytać moją żonę. Dobrze. Moi drodzy, zresztą to działa w drugą stronę. Każdy może zostać uwolniony od poniewierania przez żonę. Też. W porządku. Każdy może zostać uwolniony już dziś, przed przyjściem Jezusa, od obmawiania bliźnich. O, teraz się zrobiło poważniej. Teraz się już nikt nie śmieje. To jeszcze coś dorzucimy. Każdy może być uwolniony od wulgarnej mowy. Tak. Każdy może być uwolniony od cichego popijania alkoholu, o czym nikt nie wie, nie tylko w zborze, ale nawet domownicy. To można ukryć. Każdy może być uwolniony od tego, od oszustw podatkowych, od niemoralnych kontaktów. Każdy już dziś może zostać uwolniony. Także, dobra wiadomość dla skarbnika zborowego, od nie oddawania dziesięciny. Niech skarbnik przypomina o tym, że Bóg ma moc uwolnić każdego od nieoddawania dziesięciny. Tak więc, moi drodzy, możemy się cieszyć dzisiaj już tymi błogosławieństwami, które są nam obiecane i zostaną zrealizowane w tym lepszym życiu. Ale wracam do tej myśli mówiącej o tym, że my mamy rozpracowany scenariusz zdarzeń i chwała Bogu, że mamy, więc jeśli człowiek nie jest zaskakiwany przez rzeczywistość, to łatwiej mu się w tej rzeczywistości znaleźć. Tym niemniej od czasu do czasu jesteśmy gnębieni różnymi rzeczami, a przede wszystkim wizją narastających prześladowań, prawda? No i teraz, o właśnie, to co oni nam będą robić, jak to ziazi będzie wyglądało, prawda? Nie będziemy sobie tutaj opisywać różnych rzeczy w ramach praktyk określonych mianem tortur, bo to nie ma sensu. Ale wiem, że tego rodzaju rzeczy gnębią nas i to w różnych zborach. Przypominam sobie pewną siostrę, która mi opowiadała, jak właśnie u nich w zborze nastał taki czas analizy tych wydarzeń dotyczących finalnego okresu. No i oni się tam drobiazgowo bardzo zaczęli zastanawiać nad tym, co wtedy, co potem, jak ukryć się, gdzie to się to ukrywać, gdzie te góry, tam płasko jak stół, to jak do tych gór, a czy się dojedzie, czy starczy benzyny i tak dalej. No więc takie różne rzeczy im chodziły po głowie, a przede wszystkim, czy ja wytrzymam te tortury? Jak oni mi tam będą robić różne te rzeczy, mało przyjemne, to czy ja się wtedy nie zaprę Jezusa? Co ja zrobię? I opowiada mi, że właśnie kiedyś, to był piątkowe południe, kiedy ona przygotowywała się do soboty, a więc tam jakiś większy gar zupy przygotowywała do zboru tak samo. No już tam powkrawała wszystko, podpaliła, to się gotuje i ona miesza tę zupę, miesza i tak zastanawia się nad tymi torturami, to co oni jej będą robić. Mówię, tak, no to wyrywanie paznokci, może jakoś przetrzymam, ale tam... Dobrze, nie mówimy o tym. Miesza tę zupę i myśli. Jak to znieść? No może Pan Bóg mnie zabierze wcześniej, no może, no ale żeby nie za wcześnie znowu, bo tu dzieci małe. I miesza tę zupę i stale myśli o tych prześladowaniach. I w pewnej chwili zauważa, że ona miesza tę zupę nie tylko łyżką, ale i ręką.
całą rękę ma w gotującej zupie, dotąd, tak, razem z łyżką. Zdziwiła się, ale miesza dalej. Myśli, nie, no coś nienormalnego, naprawdę. W końcu z łomotającym sercem wyciągnęła tę łapę z zupy, popatrzyła, a ręka jest normalna. Ani śladu zaczerwienienia, nie mówiąc już o innych rzeczach. No, od razu na kolana i dziękować Panu Bogu. Pan Bóg jej pokazał, że te całe rozważania o prześladowaniach nie mają sensu, bo On jest w stanie cię uchronić przed każdą taką rzeczą. I ona patrzyła na tę łapę, nie wiem, chyba się popłakała nawet z radości i z wdzięczności do Pana Boga, że jej unaocznił, że to nie jest przedmiotem zainteresowania ludu Bożego. My mamy inne sprawy. Jesteśmy rok bliżej spotkania z Panem Jezusem. Czy jesteśmy rok bliżej Niego? Moi drodzy, Ewangelie są pełne opisów uzdrowień, prawda? Jezus przychodził, wkraczał, to niewidomy, kaleka, taki, siaki, prawda? I to całe towarzystwo wstawało, zaczynało kicać, cieszyć się, głośno wykrzykiwać tam z wdzięczności do Boga. Dobrze. Czy zastanawialiście się nad pewną wręcz prawidłowością, która jest tam wyraźnie zarysowana? Jak mało ludzi przychodzi potem do Jezusa? Jak mało ludzi, albo wręcz nikt nie pojawia się i nie mówi: Jezusie, a może mnie byś też tak zrobił jak tamtemu, prawda? Popatrzcie, 5 rozdział Jana, uzdrowienie chorego nad sadzawką Betesda, prawda? Wiemy, że przy tej sadzawce to tam tłumy ludzi leżały i czekały tylko, prawda, żeby pierwszemu wskoczyć, jak się tam woda poruszy w sadzawce. Dobrze, no tak wierzyli. Przychodzi Jezus i uzdrawia tego człowieka, prawda? Długoletniego, sparaliżowanego człowieka. I ludzie to widzą. No to przecież wyobrażam sobie, że gdyby coś takiego tutaj zaistniało, to zbór by się momentalnie w kolejce do Jezusa ustawił, prawda? I powiedzieliby: Panie Jezu, a to ja potrzebuję to, a ja tamto, a mnie tu dokucza i tak dalej. A tam nie ma nic. Nie ma nic. Dlaczego? I w innych sytuacjach mamy podobne zdarzenia, prawda? Nie ma nic, nic się nie dzieje. Dlaczego? Bo ludzie czuli, nawet jeśli nie umieli tego nazwać w taki sposób, jak my to robimy, to oni czuli, że Jezus przychodzi nie tylko po to, żeby dawać frukty, ale przychodzi po to, żeby uporządkować twoje życie. Żeby ono naprawdę miało wartość w oczach nieba. Żeby to nie tylko łaska Boża powodowała, prawda, że mamy nadzieję na przyjęcie i tak dalej, ale że ty faktycznie pod wpływem tej łaski stałeś się i stajesz się innym człowiekiem. Oni woleli zachować dystans, bojąc się zobowiązań, które wynikają z bliskości Jezusa. I to jest dokładnie problem Laodycei. Dokładnie to. To jest system chrześcijański, który trzyma Jezusa na dystans. Wiecie co, ilekroć myślę o tym, to naprawdę to jest przerażające, bo mamy Jezusa, którego Kościół trzyma za drzwiami, a On woła, prawda? On woła zza drzwi. A w środku się zastanawiają, czy warto, czy się opłaci. No ile trzeba będzie na tym stracić? Prawda? Co on mi zabierze? Na pewno ci będzie chciał coś zabrać. Na pewno. Ale ty musisz skalkulować, czy to się opłaca w zamian za to, co on oferuje. A więc to trzymanie ludzi na dystans. To jest śmiertelna choroba. Moi drodzy, bliskość zawsze ludzi drażniła, ponieważ ona stawiała pewne oczekiwania w stosunku do człowieka. Otwieram Ewangelię Marka, rozdział 10. Ewangelia Marka, rozdział 10. Pod koniec tego rozdziału jest opisana historia uzdrowienia
ślepego Bartymeusza. Uzdrowienie ślepego Bartymeusza. I tu mamy właśnie jedną z takich typowych sytuacji, o czym mówiłem przed chwilą, prawda? Ślepiec tam woła za Jezusem, który przechodzi z ludźmi, prawda? Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I wiersz 48. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I to, że on wołał, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, chwała Bogu, prawda, ten człowiek, będąc niewidomy, rozpoznał w Jezusie, że to jest ten Mesjasz, czyli syn Dawida, prawda, to całe kazanie można zrobić na ten temat, pięknie. Ale postawa tych innych, prawda, oni nie tylko jego uciszają, prawda, nie tylko jego uciszają, ale potem nic się nie dzieje. Nikt nie przychodzi do Jezusa. Dlaczego? No bo jak czytamy w wierszu 50, ten człowiek zrzucił płaszcz, porwał się z miejsca, przyszedł do Jezusa. Prawda? A potem 52 wiersz mówi, że kiedy już odzyskał wzrok, to szedł za nim drogą. A ludzie mówią, ja potrzebuję Jezusa, żeby mi przywrócił wzrok, ale nie, żebym ja musiał potem iść za nim. Nie, nie, ja tego nie chcę. Moi drodzy, jesteśmy o rok bliżej spotkania z Panem. Ale czy jesteśmy o rok bliżej Pana? Zastanów się, bracie, siostro, proszę cię, naprawdę tak serdecznie, w zaciszu dzisiejszego wieczoru sobotniego, kiedy już będziesz w domku, kiedy nikt nie będzie przeszkadzał, bo wszyscy będą mieli drzemkę poobiednią, to się zastanów, czy ty jesteś rok bliżej Pana, czy ty oczekujesz na te dobrodziejstwa, które Jezus obiecał i które przyniesie, ale czy ty jednocześnie chcesz iść za nim drogą? Ta bliskość, której Jezus pragnie, a my powinniśmy pragnąć, powoduje rewolucję w życiu, powoduje cały szereg różnych rzeczy, powoduje między innymi różnice w spojrzeniu i różnice w traktowaniu drugiego człowieka. Przypomnijmy sobie, 13 rozdział Ewangelii Jana. 13 rozdział Ewangelii Jana. Zaczyna się słowami. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. No i co z tego wynika? Popatrzmy. To są rzeczywiście ostatnie chwile spokojne Pana Jezusa. Potem będzie straszna rzecz w Getsemane, pojmanie, sąd, farsa sądowa, ukrzyżowanie. Tak. I teraz Jezus, jak czytamy, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, nadeszła... Zaraz, momencik. Gdybyśmy mieli opisać swoimi słowami ten werset teraz, to jak byśmy go przedstawili? Że Jezus wiedział o czym? Że umrze, prawda? My byśmy to tak napisali, że Jezus wtedy, wiedząc, że czeka go rychła śmierć, ale tu jest napisane inaczej. Tu jest napisane, że on wie, iż nadeszła jego godzina odejścia do Ojca. O czym Jezus myśli? Nie o krzyżu. On myśli o wniebowstąpieniu. Chrześcijanin zawsze powinien patrzeć metr dalej i metr wyżej, bo on jest chrześcijaninem. On myśli inaczej, nie tak jak pospólstwo, nie tak jak inni biedni ludzie. Chrześcijanin jest wezwany do takiego myślenia. I dzięki takiemu myśleniu można znieść wtedy
potworność krzyża dzięki temu myśleniu, że ma się przed oczyma coś dalej i coś wyżej, co jest i co nastanie. Moi drodzy, na początku odczytywany był fragment z historii Józefa. Na moment sięgnijmy. Księga Rodzaju, czyli pierwsza Mojżeszowa, 45 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa. To czas, kiedy Józef po latach spotyka się z braćmi, kiedy daje im się poznać. I teraz on mówi do nich tak. Może nie wszystko, czwarty wiersz. 45 rozdział, czwarty wiersz. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. I siódmy wiersz. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Czy Józef mówi prawdę? Rozumiem tę ciszę. Nie da się odpowiedzieć jednym słowem na to, bo i tak, i nie. Prawda? Dlaczego nie? No bo to nie Bóg spowodował te wszystkie kataklizmy w życiu Józefa. To nie Bóg. To konkretni ludzie podnieśli rękę na tego biedaka i chcieli go zamordować, a potem go sprzedali. Ale Bóg to wykorzystał. I Józef, popatrzcie kochani, on dwa razy mówi, prawda? I w czwartym, i w piątym wierszu. Sprzedaliście mnie do Egiptu. On nie zapomniał tego, co się stało, ale on nie działa pod wpływem tego, czego doświadczył. On nie chce zemsty. On ma naprawdę dobre intencje w stosunku do tych swoich byłych krzywdzicieli. I dlatego w siódmym wierszu, jak gdyby patrzył, będąc zaślepiony, jak gdyby, mówi: Bóg posłał mnie przed wami, prawda? Bóg mnie ustanowił opiekunem. No, my po prostu powiemy: Józefie, Bóg wykorzystał tę krzywdę, którą ci zrobiono. Wykorzystał po to, żeby wielu zaznało dobrodziejstw. Ale to nie Bóg zrobił, prawda? I w ten sposób pogodzilibyśmy obydwa stanowiska. Ale widzimy człowieka, który potrafi na rzeczywistość popatrzeć nie przez pryzmat swoich krzywd, ale z tej wyższej perspektywy, z perspektywy krzywdy, jaką człowiek wyrządził Panu Bogu, i mówi: Boże, jaki Ty jesteś wspaniały, że Ty potrafisz tę rzeczywistość ułożyć dobrze. I na koniec jeszcze jedna myśl. Sięgniemy do historii syna marnotrawnego, czyli Ewangelia Łukasza i 15 rozdział. Jedna chyba z najczęściej przytaczanych przypowieści Pana Jezusa, skądinąd słusznie, bo to jest tak wspaniałe studium, że nie dość o nim mów. Dobrze. A więc my znamy narrację, oczywiście nie będziemy powtarzać tego. Ten młodszy poszedł w świat, w świecie spotkało go to, co zawsze spotyka ludzi. Także nie ma tutaj nad czym się rozwodzić. I teraz czytamy ten moment, który nastaje, ten moment bardzo głębokiej refleksji. 18 wiersz. Ten człowiek mówi: wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Zauważamy, że zmieniła się optyka tego człowieka młodego. Przedtem świat wydawał się wspaniały,
tak pociągający, tak fascynujący, że dom rodzinny to do niczego. Ale teraz on mówi, w tym, co kiedyś było kompletnie pozbawione atrakcyjności, to ja godzę się nawet być sługą, prawda? Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Co tak naprawdę się stało? Czy ten dom ojcowski się zmienił? Nie, absolutnie. Dom ojca pozostał taki sam. Czy ojciec się zmienił? Nie. Czy świat się zmienił? Nie. Co się zmieniło? Tylko perspektywa, tak jest. Zmieniło się tylko spojrzenie tego człowieka. On musiał dostać dobrze po skórze, żeby mu się oczy otworzyły, ale Bogu dzięki pozwolił sobie otworzyć oczy. Tak, tylko ten jeden element się tak naprawdę zmienił. I czasem, moi drodzy, kiedy przychodzi taki przykry czas w życiu dorastających rodziców, przykry czas w życiu rodziców dorastających dzieci, tak. Kiedy nagle się okazuje, że wasz dom jest najgorszy ze wszystkich, a wy jesteście największymi nieudacznikami rodzicami, że to w ogóle nie ma o czym mówić, to pomyślcie o tym, że tak naprawdę rzeczywistość wygląda inaczej. Nie dajcie się zdeptać. Nie dajcie się sponiewierać. Rzeczywistość jest inna. Tylko to biedne wasze dziecko jest chwilowo zaślepione i bardzo potrzebuje modlitw, żeby odzyskało wzrok. Żeby odzyskało wzrok. Jesteśmy o rok bliżej spotkania z Jezusem, ale czy jesteśmy o rok bliżej Niego? Jak wygląda dzisiaj, bracie, siostro, twój wzrok, twoje spojrzenie na siebie, na zbór, na Boga, na perspektywę, którą roztacza przed tobą? Jak to wygląda dzisiaj w porównaniu z tym, jak patrzyłeś przed rokiem? Czy jesteś naprawdę o rok bliżej spotkania z Nim? Józef zachował wiarę w pogańskim środowisku. Syn marnotrawny zachował resztkę wiary, dobrej wiary, jaką wyniósł z domu ojca. Ale widać, to wystarczyło, żeby Bóg z tej resztki uczynił temu człowiekowi wielkie nawrócenie. Czym ty szczepisz dzisiaj siebie, swoich domowników? Czym szczepisz dzisiaj? Czy dobrym Słowem Bożym? Jesteśmy o rok bliżej spotkania. Czy jesteśmy o rok bliżej Jezusa? Amen.